Kiedy? Dzień dobry. Witajcie. Spóźnieni jesteśmy 36 minut, kawał czasu. Bardzo przepraszam. Problemy z Facebookiem. Nie chciał nas puścić. To chyba jeszcze pokłosie poprzedniego live'a z Jurkiem Kośnikiem i kara musi być. Także zalogowałem się na inne konto i jesteśmy pół godziny opóźnienia. Ale myślę, że będzie warto. Moim gościem dzisiaj fantastyczna fotografka, architektka. Właśnie z tego wszystkiego zapomniałem wyciszyć telefon. Szanowni Państwo, Kasia Kaluła-Kryńska. Kasia powiedziała, że to w sumie bardzo możliwe, że tak się dzieje, bo jesteśmy tutaj dzisiaj bardzo analogowi. Fotografia analogowa, ale myślę, że trochę tej cyfry też, bo nic by nie było, gdybyśmy cyfrowo nie pokazywali tego w internecie, prawda? Tak jest. Witam wszystkich. Małe opóźnienie, ale myślę, nadrobimy. To, co jak Andrzej powiedział, analogowo, alternatywnie, ale no, dzięki fotografii cyfrowej i temu, że możemy chociaż w ten sposób się spotkać, to przynajmniej możemy sobie poopowiadać troszeczkę o tej analogowej fotografii. No, troszkę właśnie ta cyfra nas zawiodła, bo jak widzicie, pół godziny walczyliśmy, ale znaleźliśmy obejście systemu. Kasiu, zadam to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Ja myślałem, że dzisiaj będzie właśnie tak lajtowo, bo już byłem przygotowany dwie godziny temu, wszystko było fajnie i tylko myślę sobie, przyjdzie Kasia, zrobię kawę i będziemy sobie rozmawiać o fotografii, a tu nagle bach, problemy, więc musimy się rozluźnić. Pierwsze pytanie standardowe, jak na każdym live, takie proste. Jak to się zaczęło u Ciebie z fotografią? Jaki miałaś na początku aparat i czy to było tak od razu, czy powolutku wchodziłaś w fotografię? Właściwie od razu. Od razu. Będąc jeszcze dzieckiem w podstawówce tak naprawdę, więc dosyć wcześnie zaczynałam, najpierw pod czujnym okiem taty. W ciemnia, w łazience, kuwety na wannie, zapach chemii, czerwone światło, wszystko wydawało się mega interesujące, tajemnicze i w ogóle jak to się dzieje, że po włożeniu do jakiejś substancji, papierku, obraz się ujawnia. Nie? Także magia zapamiętana z czasów jeszcze dziecięcych jakby towarzyszy mi do dzisiaj i do dzisiaj mnie fascynuje, jak to jest, że ten obraz jednak się zapisuje i pojawia i jeszcze można coś nim opowiedzieć. Ale wiesz, to ja tak myślę, że w analogu to jest jeszcze bardzo takie, wydaje się, proste, ale w cyfrze jak to się dzieje, że to się wszystko zapisuje niby zero-jedynkowo, ale no tyle informacji, miliardy informacji na jednym pliku. To jest dopiero skomplikowane. Wszystko jest zabawa. Tak, znaczy dla mnie fotografia cyfrowa jest mega skomplikowana. Tam jest za dużo do przyciskania, ustawiania. Dużo się może popsuć. Dużo może się popsuć albo coś nie poustawiać. Jak widać, nawet tutaj nas troszeczkę zawiodła. Ale no, jakby dla mnie fotografia analogowa jest bardzo naturalna. Jeszcze w podstawówce robiłam odbitki dla kolegów, dla koleżanek, po 30 odbitek tego samego zdjęcia grupowego, rozdawane, wielka frajda. Mam do dzisiaj te niektóre zdjęcia jeszcze z podstawówki, więc no, fajna przygoda. Ale równocześnie też rysowałam, zajmowałam się grafiką, malowałam, w ogóle obraz był mi bliski na różne sposoby, a myślę, że jakby później studia architektoniczne jakby całą tą wiedzę jakoś ukierunkowały, wprowadziły trochę harmonii, balansu, perspektywy, wiedzy na ten temat. A jednocześnie zawsze
Zawsze mnie fascynował rysunek, malarstwo, grafika. Fotografia była taką formą, jak zaoszczędzić trochę tego czasu, a ten obraz jednak mieć, żeby powstał. Więc jednocześnie jakby skupiał się wokół tej sztuki i był równolegle taką analityczną wersją, że można to w ten sposób ogarnąć. A powiedziałaś, jaki był pierwszy aparacik? Aparacik... Chyba Zenit, to był jeszcze, to był Zenit taty, potem jakaś praktyka, ale tak naprawdę świadoma fotografia zaczęła się dużo, dużo później. Miałam przerwę dosyć długą i chyba jakieś to były lata, no dawno temu. Tak naprawdę świadome fotografowanie się zaczęło wtedy, kiedy do ręki wzięłam Rolleiflexa. Kwadracik stał się jakby spójnym obiektem mojego widzenia, czucia i fotografowania. Myślę, że jakby sama konstrukcja aparatu dwuobiektywowego, średnioformatowego, jest na tyle odmienna do klasycznej lustrzanki, gdzie kadrujemy w ten sposób w małym obiektywie, prawda, w małym obrazku, a średnioformatowo patrzymy z góry. I wszystko jest do góry nogami. Wszystko jest do góry nogami, wszystko jest wywrócone, wszystko jest dziwne, prawo na lewo nam się miesza, więc to jakby fascynacja tym średnim formatem jakby do dzisiaj trwa. Jest to mój chyba ulubiony aparat, nadal fotografuję już po wielu, wielu przeróbkach i poprawkach. Bo jednak jest to wiekowy sprzęt, ale myślę, że to, co dla mnie jest istotne, że ja jestem bardzo zżyta z tym aparatem. Jakby podziwiam piękno wykonania samej formy i jest to nie tylko aparat do robienia zdjęć, ale bardzo oddany przyjaciel i lubimy razem chodzić na spacery. Rolleiflex jest jednym z najpiękniejszych aparatów, jakie kiedykolwiek miałem, a miałem ich wiele i mam nadal. I muszę przyznać, że jest magiczny, ale co mnie w ogóle fascynuje, przede wszystkim kwadrat. Tak, jest zupełnie inny sposób myślenia, kadrowania. To, co w proporcjach 3-2, 4-3 wydaje się błędem kompozycyjnym, w kwadracie jest ideałem. No kwadrat troszeczkę wycina nam tą przestrzeń. Sposób patrzenia też jakby stajemy się jednocześnie w tej przestrzeni i jednocześnie obserwatorem, więc bardzo lubię kwadrat. No i tak naprawdę przez wiele, wiele lat chyba głównie czarno-biała fotografia. Ponieważ można było dopracować sobie już te kontrasty, szarości. Moim ulubionym chyba sposobem fotografowania jest właśnie w szarej strefie pozostać. Nie te duże kontrasty, tylko wszystkie te niuanse i tonacje. No, wiesz, dla mnie kolor jest trudny, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia. Trzeba pilnować tych kolorów, żeby nie zrobiła się kakofonia, jednak fotografia czarno-biała jest prostsza, jest taka bardziej czytelna i dla mnie bardziej zrozumiała też. Także jeśli ktoś pracuje w kolorze, ja go zawsze podziwiam, mówię, słuchaj, tak, to jest dla mnie mistrzostwo, że ty się odważyłeś na kolor, bo to jest dla mnie tak trudne, że ja kiedy muszę, to robię, ale zwłaszcza w reportażu, ale w tej mojej fotografii czerń i biel i przejścia właśnie szarości są ideałem. No dobrze, to powiedz, okej, praca zawodowa, architektura, kariera i w pewnym momencie wracasz do fotografii, chcesz fotografować. Spotykam masę ludzi, którzy chcą fotografować, fotografują, to że robią to hobbystycznie. Zazwyczaj są to ładne zdjęcia, czasami jakiś widoczek, kwiatuszek na wakacjach, rodzina, dzieci, fajne portrety. Ty poszłaś troszkę dalej. Czy czułaś potrzebę takiego rozwoju artystycznego, edukacji,
nie wystarczyło ci, powiedzmy, nie wiem, YouTube, bo na YouTube jest wszystko. Od instrukcji naprawy nie było. No tak. To znaczy, śmiesznie jest mówić o tym teraz z perspektywy czasu, bo co innego mi się wydaje teraz, a co innego było wtedy. Myślę, że jakby potrzeba robienia zdjęć i zapisu jakby rzeczywistości, ale przetworzonej przez to, jak ja widzę i czuję, zawsze mi towarzyszyła, niezależnie czy to był aparat i zdjęcia łapane gdzieś na wakacjach, czy tak jak mówisz, kotki, ptaszki i inne rzeczy, ale okazało się, że jakby interesuje mnie ten obraz jakby w jakiś sposób przetworzony przez to, co ja widzę i co czuję. I jakby teraz z perspektywy czasu no, określam to mianem takiej fotografii emocjonalnej, ale związanej jakby z moimi osobistymi emocjami. I zawsze jakby uważałam, że fotografia czy sztuka jest... Może być, nie musi, ale w moim przypadku taką świetną drogą do rozwoju, do autoanalizy, do terapii, do rozmowy z samym sobą. I myślę, że też takim charakterystycznym punktem było dla mnie, że co jakiś czas czułam potrzebę robienia autoportretu. Jakby no, nie wynikało to, nie zamierzałam tych zdjęć właściwie publikować, pokazywać, tak? Jakby to była taka wewnętrzna potrzeba podsumowania jakiegoś czasu czy jakichś zdarzeń, właśnie zamknąć go w kwadracik, podsumować grubą kreską czarno-białą i otworzyć się na jakieś nowe rzeczy. I jakby to cały czas mi gdzieś to towarzyszyło. No i myślę, że fascynacja człowiekiem, ale co najśmieszniejsze, zdając do Europejskiej Akademii Fotografii, poczułam właśnie potrzebę gdzieś rozwijania się i no, były egzaminy wstępne, formularz zgłoszeniowy. Głównie składałam, w moim portfolio widniały detale architektoniczne, no i padło pytanie oczywiście na egzaminie, no ale tu wpisałaś portret, człowiek, a tu nie widzimy tych ludzi. Ja mówię, no właśnie po to tutaj jestem. I jakby przełamywanie w sobie tych różnych barier, oporów, jakie każdy, myślę, początkujący fotograf w sobie ma, no było mega też inspirujące i fascynujące. Jak to zrobić, żeby przestać się wstydzić, żeby odważyć się podejść do kogoś obcego i na ulicę zaczepić? No, emocje temu towarzyszyły olbrzymie, no ale okazało się, że się da, że jakby można opowiadać nie tylko o swoich emocjach, ale też o osobach fotografowanych i jakby tak naprawdę ta fotografia, ten kwadracik przez wiele, wiele lat do dzisiaj mi towarzyszy w podróży, na wyjazdach, na wakacjach. Właściwie jest to lifetime projekt. To szkoła fotograficzna była taką terapią troszkę, tak? Żeby się otworzyć była do ludzi. Nie, może nawet nie. Była fantastycznym pretekstem, żeby poznać ludzi, którzy też się tym pasjonują i zobaczyć, że każdy na swój sposób tą rzeczywistość przetwarza. Oczywiście ucząc się różnych technik spojrzenia fotografii portretowej, reportażowej, krajobrazowej, mieliśmy możliwość spróbować wszystkiego po trochu, myślę, że po to, żeby poczuć w sobie, co jest każdemu z nas najbardziej potrzebne. I jakoś zostałam z tym analogiem, zostałam z portretem, zostałam z człowiekiem i tak to się rozwija do dzisiaj. Ale nie było takiego wewnętrznego imperatywu, ja będę fotografować analogiem albo wielkim formatem. Po prostu już poszukiwałaś i zostało to, co wydawało ci się to taką esencją fotografii. Tak, tak? Naturalna droga w momencie, kiedy jeden typ, nie wiem, aparatu czy fotografii wydawał mi się już troszkę rozpoznany,
kusiło mnie zawsze spróbować coś nowego, coś więcej, a coś pomieszać, a coś popsuć. Jakby myślę, że ta ciekawość jest tym motorem, i który nakręca, tak? Że znając nawet teraz jedną technikę, ja już chcę robić to albo tamto i ciągle coś spróbować nowego. I jakby w naturalny sposób od małego obrazka przez średni format sięgnęłam po wielki format, czy kolejne jakby techniki związane z wielkim formatem. Wiesz, tak myślę, że wydaje mi się, że ciężko jest zrobić karierę w świecie fotografii zajmując się tylko analogiem. Ale to jest dosyć złudne, bo obserwując twojego Instagrama, ciebie na Facebooku, no, tu Facebook, no, muszę pochwalić, że jest, bo chociaż nie widzimy się czasami ze znajomymi, z przyjaciółmi bardzo długo, to wiemy, co robią ciekawego. I no właśnie, obserwuję i okazuje się, że jest bardzo dużo festiwali, bardzo dużo konkursów fotograficznych związanych z fotografią tradycyjną, analogową, technikami szlachetnymi. Także jest jakby miejsce na to, że jest popyt i to nie jest jakaś totalna nisza kilku freaków, tylko to jest jakby taki konkretny rynek. Początki były trudne, ponieważ fotografia analogowa skupiała właśnie takich freaków. Pierwsze jakieś portale internetowe, na których można było publikować, zrzeszały tych freaków, poznawaliśmy się, ale to, co najprzyjemniej wspominam, to było to, że to była jakaś taka braterska więź. Jak komuś rzucało się hasło, ja jestem na tej stronie albo na tej, to już prawie jak rodzina. I jakby najcenniejszym doświadczeniem było rozpoznawanie autorów po ich zdjęciach. No i okazało się, że to jest wielka przygoda. Potem bardzo wiele osób właśnie przeniosło się na Facebooka, Instagrama, te współczesne social media. I myślę, że ta przyjaźń, ta znajomość idzie równolegle, bo owszem, możemy coś pokazywać, coś opowiadać, co się wydarzyło, czy zapowiadać jakieś fantastyczne wydarzenia w internecie, ale myślę, że to, co jest najciekawsze, najważniejsze, to jest spotkanie realne, tak, przeżycie, pojechanie na ten festiwal, wysłanie prac na konkurs, spotkanie się na wystawie. Pokazuję teraz twojego Instagrama i co jest na nim. Właśnie wystawy, konkursy, zdjęcia, twoje projekty. Coś się nie wyświetla, coś się wyświetla. Instagram jest takim miejscem, gdzie troszkę publikuję jakby bieżących spraw, troszeczkę jest to relacje z wystaw, jakieś zapowiedzi, komentarze, także... No dzieje się sporo, tak jak tutaj patrzymy wystawa za wystawą, to jeszcze Galeria Totuart, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Ten poprzedni to był chyba krótki filmik, nawet... Praskie Centrum Praski Commerce. Tak, tak, w Galerii to chyba był krótki filmik, ale nie wiem, czy on tutaj się odpala. Nie, to nie był. Chociaż mogłam przynieść. Ale jest, można poszukać. Gdzieś jest na Instagramie, tak? To, słuchajcie, to Instagram Praca Domowa. Przejrzeć Instagram Kasi, jak nie ma to na stronie, setkę lajków, serduszek i dodać do obserwowanych, bo naprawdę warto, jeśli was interesuje fotografia artystyczna, techniki szlachetne, fotografia analogowa, to jest niezbędne. Tutaj bardzo ciekawy konkurs, opowiedz coś o nim, bo ja nawet nie wiedziałem, że on istnieje, dopiero widząc twój sukces otworzyłem, zrobiłem wielkie oczy, wow, jest coś takiego fajnego. Tak, słuchajcie, no czasami jest tak, że poszukuję jakichś ciekawych miejsc.
Nie wysyłam konkursów, zdjęć na konkursy współczesne, sportowe, tak? Tematycznie niezwiązane z tym, co robię. Staram się szukać takich miejsc, które mają między innymi też ten dział fotografii alternatywnej czy analogowej. No i z Julia Margaret Cameron Awards to już tak naprawdę chyba druga, kolejna jest edycja. Kilka lat temu, w 2018 wysyłałam tam pracę, zakwalifikowały się do finałowej wystawy. Niezwykłe to było dla mnie spojrzenie, jak wygląda organizacja takich konkursów za granicą, jak się traktuje artystów poważnie, z honorami i serdecznie przede wszystkim. To sobie zapragnęłam, żeby kiedyś u nas tak to wyglądało, ale jakby zainteresowało mnie to, jednak są takie miejsca, tak? Można wysyłać, można pokazywać. To było 2000, który już nie pamiętam, 16. A już wiem, to było chyba w czasie lockdownu. Poniekąd historia jest taka tego festiwalu, że miałam mieć wystawę właśnie w galerii Tatuart w praskim Koneserze, ale między jednym a drugim lockdownem się szykowaliśmy. Na tydzień przed wystawą informacja, galerię zamykamy, nie wiadomo do kiedy i tak dalej. No i jakby moje rozczarowanie i jakby ta energia, którą wkładałam w przygotowania, no raptownie została zatrzymana, tak? Zderzyłam się ze ścianą, rzeczywistość jest taka, a nie inna. I powiedziałam, no skoro ja nigdzie nie mogę pokazać fizycznie tych prac, a prace są oryginalne, jeden do jednego, tak? Niepowtarzalne, to stwierdziłam, no dobrze, no to zrobię kopię, przefotografuję, przygotuję się do jakiejś prezentacji albo zapowiedzi w formie internetowej, no ale przy okazji właśnie wpadło mi zgłoszenie, trzeba czuwać nad terminami, że zapraszają artystów do nadsyłania prac. No i mówię, no nie wiadomo co z tym lockdownem, ile nas podtrzyma, mówię, no to wyślę na konkurs. No i tak się stało. Bardzo przyjemna informacja do mnie trafiła, że zajęłam właśnie trzecie miejsce w technikach alternatywnych. Natomiast sama impreza była przekładana chyba rok czy nawet dłużej. Zrobili taką uroczystą edycję właśnie chyba 15 i 16 edycji konkursowej. Odbyło się to w grudniu zeszłego roku. Miałam przyjemność być osobiście, spotkać się z artystami, z organizatorami i naprawdę to była fantastyczna celebracja. Że mogliśmy jednak przezwyciężyć te trudności, ten trudny czas i realnie świętować rozdanie nagród i po prostu wzajemne rozmowy, bo to jest najcenniejsze na tych wszystkich konkursach. Powiedziałaś ciekawą rzecz, bo było bardzo dobre przyjęcie, że to jest zupełnie inne podejście niż u nas i chciałabyś, żeby u nas tak było. Tam jednak fotografia sprzedaje się, ona jest zupełnie inaczej traktowana, jest sztuką. W Polsce jest właśnie, chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy troszkę dziwnym krajem, bo jesteśmy wyjątkiem, bo każdy inny kraj, czy nawet Słowacja, Czechy blisko, czy Litwa, to jednak ta fotografia jest bardzo poważnie traktowana. U nas z dystansem nie traktuje się jako fotografii takiej artystycznej, którą można inwestować. Każdy mówi, no przecież można zrobić 1000 takich samych zdjęć. Tam jednak, przez to, że to dzieło jest jednak szanowane, bo jest takim samym dziełem sztuki jak malarstwo, rzeźba, a zwłaszcza techniki szlachetne, które tutaj pokazujesz i są, każdy się będzie różniło, bo jednak są wykonywane ręcznie i no, z tego powodu ludzie szanują tą fotografię. Oby tak było, ty sprzedajesz swoje zdjęcia, tak? Tak, ale bym powiedziała tak, chyba nie ma w Polsce takiej stricte
fotograficznej galerii. Są galerie zajmujące się sztuką i gdzieś jakby różnymi dziedzinami, więc myślę, że jakby jest to kwestia świadomości, że fotografia też może być bardzo autorska albo unikatowa, ale no, nawet fotografia cyfrowa się sprzedaje na Zachodzie, prawda? To tak. Jakby nie jest wymóg. Myślę, że po prostu cała ta dziedzina u nas jest mocno niedoceniona i dlatego ważne jest pokazywać, że można robić, że trzeba robić i kształtować tą świadomość i wrażliwość, bo myślę, że prędzej czy później nastanie taki moment, że i u nas w kraju będziemy mieli prawdziwe galerie, gdzie świętuje się tą fotografię analogową, czy alternatywną, czy w ogóle jakąkolwiek fotografię. Ale myślę, że też zależy dużo to od samych artystów, że jeżeli my podchodzimy do tematu w sposób poważny i z szacunkiem, to tak. W drugą stronę też to przyjdzie. A jeżeli artyści sami siebie, nie wiem, nie szanują, nie wierzą w siebie, to jakby niestety jedno z drugim się wiąże. To jest ciekawe właśnie, że czasami pytam, czy ktoś sprzedaje swoje zdjęcia, a on tego nie robi. Pytam się, dlaczego? No bo nikt nie kupuje, a próbowałeś? Nie. Tak. No i nawet często zapominamy o podpisywaniu swoich zdjęć. I no, jeśli dzieło jest no name, to nawet jeśli będzie najpiękniejsze, no to nie będzie nic warte. Także zaczynajmy od tego, żeby podpisywać pięknie swoje zdjęcia. Ty to robisz, widziałem. Myślę, że zaczynajmy od tego, żeby się odważać je pokazywać. Tak. Ale wejdę ci w zdanie tutaj, bo bardzo dużo ludzi pokazuje, ale w internecie, ale nie pokazuje na wystawach, na żywo właśnie, na papierze, bo zupełnie jest inny odbiór w internecie. Oczywiście ten internet jest bardzo potrzebny i ja się bardzo cieszę, że mam możliwość dostępu praktycznie do wszystkiego, co jest związane z fotografią. Każdy stara się to wrzucać i są stare rzeczy też. Tak to musielibyśmy wertować biblioteki i szukać ciekawych rzeczy. Ale w sumie cóż, rzucamy, jest fajnie, że ktoś to widział, 1000 osób zalajkowało, ale masa ludzi mówi, dobra, to mi to wystarczy, ja już nie będę robił na papierze. Spotkałem już takich studentów właśnie, którzy nigdy nie zrobili odbitki. Ja myślę, że bardzo dużo zależy od tego, jakie mamy osobiste potrzeby, tak? Bo jeżeli w moich przepasnych archiwach jest multum zdjęć, które nigdy nie zobaczyły światła dziennego i na pewno się to nie zdarzy. Po prostu te archiwa sobie są, ale właśnie okazało się, że trudny czas, w jakim się znaleźliśmy w pandemii, jakby sprowokował mnie do tego, że nie mogąc zrobić nowych rzeczy, które mnie gnają gdzieś dalej, tak? Okazało się, że sięgnięcie do tych negatywów i archiwów zaowocowało właśnie serią Blue Moon Garden, gdzie łączę ten negatyw z odbiciem autentycznej rośliny, tworząc cyanotypię. Więc jakby są osoby, które nie mają potrzeby wychodzenia, nie wiem, do świata, pokazywania na wystawach, wysyłania na konkursy, jakby satysfakcję im daje samo zrobienie zdjęcia na przykład, prawda? Więc myślę, że to jest też zależne od tego, kto co potrzebuje i w jakim kierunku chce się rozwijać. A niektórzy po prostu nie mają na to pomysłu albo czasu. Także różnie to bywa. Dobrze powiedziałeś, że fajnie, że ta fotografia może być po prostu tylko dla nas. Robimy coś dla siebie, nie musimy być wybitnymi artystami i znanymi na całym świecie, czy choćby w Polsce. No, fotografia może być fajną terapią, może być przyjemnym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
No można być też taką Vivian Mayer i wiesz, kompulsywnie fotografować, nawet nie wywołując tego, no dzisiaj to mamy od razu kliki, ale przecież wiele negatywów po jej śmierci dopiero wywołano, no i no była wybitną fotografką, właśnie taką rolę flexową. Tak, tak. Także powiedz, wrócę jeszcze do konkursu, powiedz i gdzie szukać takich konkursów? Właśnie niezwykłym źródłem informacji, co będę reklamować, ale niestety jest zarówno Facebook, jak i Instagram. Po prostu możliwość obserwowania jakichś konkretnych haseł sprawia, że te propozycje same się czasami pojawiają. Wystarczy się im przyjrzeć albo zapisać sobie właśnie termin nadsyłania prac. Tak było z przewspaniałym festiwalem, Vintage Photo Festival, na który właściwie ostatniego dnia, na ostatnią chwilę wysłałam zgłoszenie, a się udało. Zajęłam drugie miejsce Grand Prix. To była dla mnie niezwykła radość i no, emocje, ponieważ projekt, jaki wysłałam, to była Cichość Serca. I bardzo taki osobisty, troszeczkę o poszukiwaniu tożsamości, o tym, jak tracimy kontakt sami czasem z sobą. Więc jakby okazało się, że coś bardzo osobistego i takiego mojego ważnego dla mnie ma w sobie jakiś potencjał czy uniwersalne zagadnienia, które poruszają też innych. I jakby to uświadomiło mi, jak ważne czasem jest pokazywanie, rozmawianie, dzielenie się tym, co robimy, ponieważ może z innej perspektywy, może z innymi doświadczeniami, ale okazuje się, że jest tu pełne pole do rozmowy i jakby uniwersalne zagadnienia mu jesteśmy w stanie poruszać. Myślę, że pora na Twoje zdjęcia. Na razie mówiliśmy o cyjanotypii głównie, a w ogóle to ja ubrałem się dzisiaj specjalnie na niebiesko, nawet zegarek niebieski. A ja na zielono. Niebieskie, światełko niebieskie nad Kasią, no bo Kasia jest cała niebieska praktycznie, a dzisiaj Kasia przyszła na zielono i bach. I cóż, szachmat. Także... Spodziewajcie się niespodziewanego. Tak. Tacy są artyści po prostu, nieprzewidywalni. Zaczniemy po kolei. To są Twoje autoportrety. Właśnie wcześniej mówiłaś o kotkach, to włączyłem. Tak, tak, tak. To zdjęcie, także kotki są na zdjęciach i pierwsze autoportrety, tak? Tak, a autoportrety robione cyklicznie, bardzo różne, podsumowujące jakieś etapy. Albo po prostu z potrzeby zrobienia jakiegoś takiego podsumowania. Ten towarzyszy ale mi już przypomina od lat, mi się, no. Bo ja Ci o tym opowiadałem, ale tak z pół roku temu, może rok temu, gdzieś na Facebooku znalazłem 100 najlepszych fotografów, tak było to zatytułowane, i między innymi właśnie był ten autoportret Kasi. Nic nie wiem. I to była włoska jakaś strona fotograficzna właśnie. I oni wybrali cię jako, według swojej oceny, jesteś w setce. No to podeślij linka. Ja nie chyba wysyłałem, wiesz, ja pamiętam, że coś no, było. Bardzo miło. Idziemy dalej właśnie. Fantastyczne autoportrety. Nie to, co moje, takie porozmazywane. Ja myślę, że każdy autoportret mówi troszeczkę o tym, co nam w duszy gra. Jednemu gra z rozmachem, a drugiemu bardziej statycznie. I tutaj już siła portretu troszkę inaczej. Tak, portret jakby towarzyszący gdzieś w moich podróżach. Czasem są to przyjaciele, czasami zupełnie obce osoby. Ważny jest, bo kiedyś szykując jakieś portfolio właśnie chyba do jakiegoś przeglądu, okazało się, że wielkim zaskoczeniem dla mnie było, że jakiś
pewien typ osobowości albo jakąś inną cechę łączy bardzo wiele moich zdjęć. I dopiero rozkładając to na dywanie, robiąc jakieś podsumowanie, byłam w stanie tą dostrzec to, nie? Że jest coś takiego, co w ludziach nas przyciąga. Spojrzenie, potencjał, nie wiem, typ urody, która gdzieś się powiela, mimo że każdy jest inny. I ciekawość człowieka chyba drugiego. Tu zdjęcia z różnych lat, z różnych serii, ale taki podsumowujący mniej więcej wybór. To jest bardzo ładny portret. Ja pamiętam, coś opowiadałaś na swoich zajęciach w studium z PAF-u. Opowiesz o tym portrecie? Ten portret jest, słuchajcie, podczas festiwalu, Photo Art Festivalu w Bielsku-Białej. I w przerwie między wykładami, oglądaniem zdjęć, lecąc gdzieś na jakąś kolejną wystawę, po prostu przechodziłam sobie na schody. Tam jest fantastyczna taka uliczka ze schodami i po prostu spotkałam pana. Zafascynował mnie. I tak po prostu mówię, przepraszam bardzo, czy mogę panu zrobić zdjęcie? Jakby moi bliscy znajomi, rodzina jakby wiedzą, że jest tak, że ja jestem w pełni na przykład zaangażowana w rozmowie na ulicy tu i teraz. Raptownie dostrzegam coś, błysk, sekunda. Przepraszam na sekundkę, bach, biegnę na drugą stronę ulicy, robię zdjęcie, chwila rozmowy, robię zdjęcie, wracam z powrotem. I tak to jest. Takie zdjęcia powstają, jedna klatka, jedno zdjęcie. No i macie przepis na dzieło sztuki, proszę. Jakby czasami mi się zdarza powtórzyć zdjęcie, zrobić drugie ujęcie, ale najczęściej jest to jedyny strzał. Jak ma się 12 klatek, to zaczyna się szanować każde zdjęcie. Czy ty w ogóle fotografujesz cyfrowo? Tylko na potrzeby architektury, projekty swoich wnętrz, na stronę i do prezentacji dla klientów. A wiesz, do czego zmierzam? Bo fotografia cyfrowa daje nam ogromne możliwości fotografowania takiego bez odpowiedzialności, bo w każdej chwili można skasować i zrobić następne, albo nie kasować, bo mamy dużą kartę pamięci 128 giga i nagle łup, zrobię 10 tysięcy zdjęć na jednej karcie. No i zazwyczaj fotografujemy. Bierzemy aparat cyfrowy do ręki i robimy 300 zdjęć. Bierzemy aparat analogowy i możemy trzech zrobić. Tak. Znaczy nie, żartuję z tymi zdjęciami wnętrz. Oczywiście czasami jest tak, że na spotkaniach rodzinnych, czy ostatnio zaczęłam doceniać właśnie łatwość zrobienia tych zdjęć, czy zrobienia sekwencji, bym powiedziała, już z konkretną myślą i jakby planem na to, co dalej tym ja zrobię, tak? Jakby jest to zaczątek, jakaś baza do jakiegoś projektu, który wiem, że gdzieś się tworzy i jakby ta mnogość, nie wiem, gestów, miny, czegokolwiek jakby jest tematem wyjściowym do jakiejś serii. Towarzyszy mi oczywiście fotografia cyfrowa w postaci komórki, ale też staram się nie zasypywać, nie zajmować sobie miejsca jakby masą tych zdjęć. Jednak nawyk fotografowania analogiem chyba zostaje. Już taki szacunek do tego, że jest jednak nie 300 zdjęć, tylko 15 albo 30. No i to, co lubię troszeczkę zanalogowić, to nawet w komórce używam tej apki do Polaroida, jakby, no tak. Tak, to jest rozpoznawalne właśnie u Kasi. Jest mrugnięcie okiem w stronę analoga, tak. Kiedyś była bardzo popularna apka, która robiła kolodion. Na to się nie odważyłam. Moja miłość do kolodionu mi nie pozwala. Wiem, że są osoby, które z tego korzystają. Rozpoznaję od razu te cyfrowe maziaje. Są powtarzalne. Ale wyobraź sobie taki przepis na fotografię.
Robisz zdjęcia aparatem cyfrowym, obrabiasz tak jak chcesz, możliwości są ogromne przecież, drukujesz z tego negatyw i robisz kolodię. Albo cyjanotypię. No można, można. Myślę, że są osoby, które tak działają, tworzą. W przypadku cyjanotypii sama czasami przygotowuję sobie powiększony negatyw, nie są to odbitki. Jakby jest to technika stykowa, więc osiągniemy taką wielkość odbitki, jakiej wielkości mamy negatyw. Więc ma to znaczenie odpowiednie przygotowanie negatywu, czy nawet zeskanowanie, użycie kliszy cyfrowej. Oczywiście tak, natomiast w kolodionie jakby ja cenię sobie ten proces tworzenia. To, że to jest właśnie taka slow fotografii, to, że wymaga to skupienia. Ja bym powiedziała, techniki alternatywne i analogowe są takim, dla mnie przynajmniej, medytacją w ruchu, albo w bezruchu, albo w fotografii, w tym, że jakby całym sobą jesteśmy w tym, co robimy, jak odbieramy tą rzeczywistość, dlaczego ustawiam akurat ten kadr, a nie ten. I jakby ta forma skupienia i ten proces przygotowywania, który jest jednak skomplikowany, wymagający i naprawdę jakby zmusza do pewnego rodzaju dyscypliny, powoduje, że jakby cali jesteśmy w tym zanurzeni i to jest to, za co kocham właśnie kolodion czy fotografię otworkową, gdzie ten długi czas naświetlania też ma znaczenie. Tak? Czyli jakby inny sposób korzystania z fotografii. Tak. Coś tam się przełączyło. Okej. Można fotografować dla samego dzieła, ale można fotografować dla samego procesu. A dzieło jest dodatkowym. No powiem tak, można fotografować dla przyjemności fotografowania, dla fascynacji miejscem, człowiekiem, zdarzeniem. Można fotografować, żeby coś dokumentować. Można fotografować coś, by było bazą do dalszych działań. Jest no tyle możliwości i to jest fascynujące, że myślę, że każdy musi po prostu znaleźć to, jak, co mu w duszy gra i żeby to sobie przetworzyć na ten obraz. Ja czasami mam potrzebę fotografowania. Idę na spacer na przykład do lasu, biorę aparat, choćby cyfrowy, robię zdjęcia, bo jest to dla mnie przyjemny proces i zgrywam te zdjęcia do jakiegoś folderu, nazywam go datą, powiedzmy, i mam taki folder fotografia subiektywna i tam sobie to wrzucam. I szczerze mówiąc, to bardzo rzadko przeglądam. Czasami zajrzę, jak szukam jakiegoś zdjęcia, które mi potrzebne jest w jakiejś tematyce i myślę sobie, no fajne to nawet, fajne. Myślę, że warto wiedzieć, co się ma, albo przynajmniej gdzie się to ma. Oj, właśnie z tym gdzie to mnie jest zawsze problem. Powiem tak, u mnie króluje nieład artystyczny absolutny, ale jedyna rzecz, która jest naprawdę uporządkowana i chronologicznie poukładana, to są negatywy średnioformatowe. Każdy klaserek, jeden klaserek na jeden rok, niektóre się nie mieszczą w jednym klaserku, no to są na więcej, ale jakby sama zauważyłam, że zbyt męczyło mnie to, że ja nigdy nie wiem, gdzie to jest. I jakby porządkowanie tego na bieżąco, chronologicznie, albo nawet zapisywanie sobie hasłowo, jakby ja nie do końca pamiętam, które zdjęcie gdzie powstało, ale pamiętam okoliczności, więc hasłowo zapisuję. Wyjazd do Irlandii, Włochy, nie wiem, Paryż, albo ulica Warszawy, tak? Albo konkretne zdarzenie. I potem pamięciowo i skojarzeniowo łatwiej mi jest wrócić i odszukać konkretny negatyw, ale to jest taka, wiesz, szufladka tam tajna. Trzeba pamiętać, gdzie co jest, bo się okazuje po latach naprawdę, że warto wiedzieć to, co zrobiliśmy, jak i kiedy, ponieważ są okoliczności, które w bardzo miły sposób na przykład zmuszają nas, żeby sięgnąć po takie zdjęcie.
kotka, którego widzieliśmy czarnego, zaistniał na okładce francuskiego wydawnictwa, właściwie kanadyjskiego, ale francuskojęzycznego. Bo właśnie znaleźli gdzieś zdjęcia moje w internecie i zgłosili się, że idealnie im pasuje tak na okładkę. I to są takie przyjemne jakby momenty, ale też trzeba mieć tą wiedzę, gdzie ten oryginał jest schowany, żeby zeskanować w dobrej rozdzielczości. No to jest zawsze problem, ja zawsze szukam. Mało tego, ponownie przygotowuję to zdjęcie. No, ty masz analogii, powiedzmy, ja wiele zdjęć też pokazuję cyfrowo. Ja muszę je od początku obrobić. Zrobię tak. Prawie tak samo, w 97% będzie to samo, co było wcześniej, ale to jest ta moja dzisiejsza wizja i tak. To się może różnić. Tak to niestety jest. Ja jestem totalnym bałaganiarzem, ja tylko wiem, gdzie mam do ładowarki do cyfrowych aparatów i negatywy nienaświetlone, czyli lodówka. No tak, to jest kierunek. Reszta jest chaos. Także... Wracamy do Twoich zdjęć. Nagroda, 2019 rok, portret. Powiedz, skąd sposób u Ciebie, taki sposób patrzenia na świat? On nie jest taki klasyczny, wiesz, bardzo wielu fotografów może popełnia ten błąd, że stara się powtarzać. U Ciebie ciężko jest nawiązać, że to jest zrobione jak u kogoś tam, powiedzmy, i tutaj XY. I to jest fantastyczne oczywiście, ale właśnie wielu fotografów lubi kopiować fajne pomysły. Oczywiście nie powtarzają w 100%, ale czuć tą inspirację taką i światła, ustawień. U Ciebie to wszystko się jakoś tak wymyka spod kontroli. To jest emocjonalne takie, że robiąc na przykład takie zdjęcie, patrzysz na światło, patrzysz na to, co jest wokół i tak czujesz, że tak będzie najfajniej. Wiesz co, myślę, że trzeba to skomentować tak. Są twórcy i są kopiści. Przepraszam bardzo, ale... żeby nikogo nie obrażać, oczywiście zawsze wszyscy nasiąkamy jakimś obrazem, inspiracją, twórczością innych i tak dalej, ale to, co jest jakby najważniejsze, to robić swoje. Robić swoje. Nie sugerować się, jakby no, mi nie przyszłoby do głowy, że zobaczę fantastyczny obraz i powiem, wow, ja też takie zrobię, tak? I owszem, ja powiem, wow, to jest fantastyczne dzieło, ale to jest dzieło tej czy innej osoby. Myślę, że te inspiracje, jest tyle fantastycznych zjawisk, emocji, wszystkiego wokół, że to jest naszą inspiracją i jakby autentyczność naszych zainteresowań powoduje, że mamy, nie wiem, jakiś swój styl czy świeżość spojrzenia i to jest chyba absolutna baza do robienia czegokolwiek, wiesz, nie tylko fotografii. Są dwie skrajne szkoły. Jedna mówi nie oglądać żadnych zdjęć, robić swoje i wydobyć swój talent. Druga uczyć się od mistrzów. Powiem tak, uczyć się od mistrzów, ale niekoniecznie w fotografii, bo mistrzów możemy znaleźć na różne sposoby. To może być malarstwo, to mogą być fantastyczne grafiki, pójście do lasu. Ile inspiracji, tak? Mamy naprawdę niekończące się źródła, które mogą gdzieś nas zainspirować. Czasami jest to, nie wiem, kształt, czasami jest to kolor, czasami jest to światło. Ale oczywiście oglądać dobre rzeczy, fotografię, sztukę, teatr, czytać fajne książki, spotykać się z ciekawymi ludźmi, to jest to, co nas kształtuje, bo składamy się z pewnych doświadczeń, z emocji, z tego, jak coś oddziałuje na nas i wzajemnie. I tak naprawdę
przez to przetworzenie i przez to doświadczenie jesteśmy w stanie zrealizować nasz osobisty punkt widzenia, styl czy cały projekt. Idziemy dalej. Fotografia otworkowa. To jest bardzo ciekawe medium, bardzo trudne. Możemy zrobić w ogóle coś ciekawego w pinholu. No, trzeba zrozumieć, że to jest super szeroki kąt, czas naświetlania. I nie ma obiektywu. Nie ma obiektywu, więc ta ostrość jest taka sobie, no chyba że się ma idealnie wyciętą dziurkę i będzie ostrzej. Tu moim gościem na live był kiedyś Sebastian Klachowicz. Pamiętam, rozmawialiśmy, że kiedyś, dawno temu, że on sprowadzał chyba z Francji właśnie otwory idealnie wycięte, żeby mieć perfekcyjne właśnie obrazy z kamery otworkowej. Ja lubię ten troszkę taki nieład w obrazie, a zwłaszcza jak fotografuję pod światło. Czy ty masz jakiś swój pomysł na fotografowanie na właśnie pinhole? Ja, słuchajcie, używam starego drucha, który jest obklejony taśmą. Nieraz spadł, potłukł się, jest po prostu kochanym dezelkiem, ale otworek nie jest idealnie wycięty i wyrżnięty, bo jakby nie to jest jakby moim celem. Jakby sięgając po pewien rodzaj zniekształcenia rzeczywistości przez ten szeroki kąt, czy właśnie lekkie nieostrości, albo inni, jak mówią, od zera mamy wręcz tą ostrość, tak, w otworku. Używam, jak widzicie, przeterminowanych też filmów, bo myślę, że w ogóle w różnych technikach, którymi się zajmuję, nie dążę do tej perfekcji obrazu. Jakby to, co mnie fascynuje, to bardziej jest ta poezja życia i jakby w fotografii analogowej, alternatywnej poszukuję bardziej, ona jest dla mnie jak powieść wciągająca, taka fotografia, gdzie powoli się rozwija ta fabuła, ale zaskoczenie przychodzi na koniec książki, tak? I troszkę jest tak z fotografią analogową, że my sobie coś wyobrażamy, że fotografujemy odtąd dotąd, albo właściwie trzeba kierować się w tym dużą dozą intuicji, jakiegoś wyczucia. No oczywiście doświadczenie przychodzi z czasem, bo wiemy mniej więcej, co widzimy i dlaczego. I w jaki sposób, ale jak wywołujesz film, zawsze jest to wow, to tak to wyszło, nie? Tak, jakby, tak. Albo o, nałożył się obraz, o, albo o, ale rozciągnęło ja komuś tak głowę. Kurczę, ale mocne, dobre, no. Jakby ta ocena obrazu przychodzi jakby z czasem, dopiero kiedy wywołujemy negatyw. Myślę, że ta chwila niepewności, oczekiwania i ta tajemniczość wyjdzie, nie wyjdzie, jakby jest też na tyle emocjonująca, że doceniam to w tej fotografii analogowej, tak? Że nie widzę tego obrazka od razu, bo mówię, o, nie wyszło, no to zrobię 300 kolejnych, może któreś wyjdzie, tak? Tu jest zdarzenie, jest sesja, nie do powtórzenia, sytuacja, dzień, zachmurzenie czy nasłonecznienie i jest... Tak, no, co bardzo zmienia czasy naświetlania. I jest troszkę zagadki, troszkę niedopowiedzenia, troszkę wyczucia, tak, wyjdzie, nie wyjdzie, ekscytacja. Widziałem właśnie na Facebooku... Znowu cię zablokują. Przewiń. A tak, uciekamy. I właśnie Monika Cichoszewska, był teraz właśnie Światowy Dzień Pinhola. Tym razem nie zrobiłem nic, przegapiłem, zaspałem, biję się w piersi, ale widziałem na Facebooku, masa ludzi właśnie pokazała swoje zdjęcia wykonane właśnie z okazji tego święta. No i Monika Cichoszewska zrobiła kolodion pinholowy. Tak. Ja tak się zastanawiam, jakie były czasy, pewnie bardzo długie, ale ty próbowałaś robić kolodiony w ten sposób? Na pinholu? Tak, ale już dawno temu.
I jakby jest to do dopracowania czas, tak? Jakby kolodion w ogóle z założenia jest bardzo niskoczuły i dramatycznie wyciąga się czas. W przypadku pinhola no to jest to kilkanaście sekund, na kolodionie jeszcze dłużej, tak? No i co jeden, dwa, trzy, bardzo wszystko mało. Zależy też i od światła, od warunków, no i od czyli w sumie UV. Długie czasy, takie bardzo długie, odpadają, bo jednak... Nie, no myślę, że Monica świetnie to wychodzi, więc tak. kwestia dobrania, myślę, wielkości otworka. I doświadczenie jak długo, tak? Wydaje mi się, że widziałem u niej aparat Nun 4x5 cali właśnie, to chyba na tym zdjęciu był. Dobrze, idziemy dalej, znowu nagrody, tak? Tak, to zdjęcie akurat jest moim autoportretem. Wow! No i to jest autoportret. Macie to jest taki... autoportret, oczywiście niezastąpiona pomoc mojego partnera, który i wkładał mnie na to drzewo i z niego zdejmował, ale też kontrolował odkrycie otworka. No, natomiast cieszyło mnie bardzo też właśnie, że takie wyróżnienia czy nagrody się zdarzają, bo to świadczy o tym, że to, co robimy, też dla kogoś ma sens i przede wszystkim cieszy i raduje, że to ktoś docenia to, co robimy. A tutaj mamy festiwal. Festiwal, tak? OFFO. Bardzo polecam a propos działań różnych alternatywnych i analogowych, skupiających właśnie miłośników fotografii otworkowej. Konkurs otwarty. Warto obserwować, wysyłać, możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy na różny sposób i wystawiają, i pokazują, i fotografują, i fascynują się tym medium. A jakie festiwale polecasz w Polsce, takie właśnie analogowe? Co jest ciekawe? A aktualnie Vintage Photo Festival, bo muszę się przyznać, że przeszłam na drugą stronę lustra i zostałam w jury zaproszona. Słuchajcie, ostro. Więc nadsyłajcie fantastyczne swoje prace, ale kumoterstwa żadnego nie będzie, trafią na wystawę najlepsi. Kasia jest straszna kosa. Nie ma lekko. Nie ma lekko, ale myślę, że przez to, że wiem, czym się co je, no wybór będzie na pewno sprawiedliwy. Zresztą fantastyczni artyści są w jury, spojrzenie różnorakie, więc to na pewno ten festiwal, na pewno OFFO, na pewno wszelkie festiwale, gdzie są otwarte konkursy, tak, open. Tak zwane przeglądy, festiwal w Łodzi, festiwal w Bielsku-Białej. No jest sporo tych zdarzeń. No teraz fotoperyferie, tak? Fotoperyferie, tak. I tu mamy... Tak, fotoperyferie. Jest to właściwie kontynuacja festiwalu, który był w Zabrzu. Dobrze mówię. Chłopaki organizowali to już od lat. Tutaj fantastycznie się jakby rozwinęła formuła i możliwość pokazania w profesjonalnym miejscu, bo Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach jakby przyjęło ten festiwal. Teraz jest to nowa nazwa, fotoperyferie. I skoro mam taką okazję, to zaproszę Was jeszcze do Kielc, ponieważ wystawa wisi do piątku, do 29. I zarówno jest tam przegląd właśnie festiwalowy z różnych technik analogowych i alternatywnych, ale też no, moja indywidualna wystawa, właśnie Cichość Serca, do zobaczenia. I no naprawdę otwarcie tej wystawy i możliwość spotkania się zarówno z
i z przyjaciółmi, i z nowymi osobami, osobami, które się znało wyłącznie z internetu albo ze zdjęć, tak, gdzieś pokazywanych. Profesorowie, studenci, amatorzy, profesjonaliści, wszyscy w jednym miejscu. Po prostu wielkie święto fotografii i myślę, że tak to trzeba traktować. Też fantastyczne miejsce, gdzie jakby skumulowane, ale też, że skumulowane jest tyle różnych spojrzeń i tyle różnych technik, prawda? Bo czasami jesteśmy aż zaskoczeni, że wow, no, tak. Ta sama technika można tak inaczej tak, zrobić. Tak. Kasia ma wystawę na całą swoją salę, indywidualna wystawa. Moje kilka autoportretów pinhalowych jest właśnie na tym przeglądzie. W podziemiach właśnie BWA. I muszę przyznać, że oglądając tą wystawę zbiorową właśnie, było parę zdjęć, które pomyślałem, że wow, chciałbym to zrobić. I jest niesamowicie inspirująca. Ale też pojawiają się, wiesz, ja bym podzielił jakby na dwie grupy osoby zajmujące się technikami. Są to twórcy, którzy korzystają świadomie z tych technik. I osoby, które fotografują, czy wykorzystują techniki dla samych technik, a myślę, że tam za bardzo fotografii jako takiej ciekawej do tej techniki nie ma. I jak we wszystkim, tak, co ludzkie, tak? Tak? Bawimy się po prostu sprzętem. Są rzemieślnicy i są artyści. Tak. I oczywiście jedno i drugie ma absolutnie rację bytu i sens, bo dzięki na przykład niektórym osobom, które fascynują się stricte techniką, ale jakby nie wykorzystują na swoje potrzeby, ileś tych technik przetrwało, czy znalazło się dostępne receptury, a jeżeli ktoś już w sposób świadomy sięga i jakby specjalnie docenia, tak, czy w jakiś świadomy sposób daną wizualną stronę chce podbić, tak, w danej technice, no to jeszcze lepiej i fantastycznie. Także są i takie założenia. Tak, jeśli artystę spytacie, jak to zrobił, jaką techniką, to mówi, no brałem trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, a jak się spytacie właśnie eksperta technicznego, no to dostaniesz recepturę, tak. Tak. No także wszyscy mają to, swoje miejsce. To, co jest piękne w tych technikach, to, żebym powiedziała, jeszcze jest olbrzymia grupa eksperymentatorów, którzy bawią się tymi technikami, tworzą, wychodzą im fantastyczne rzeczy, nie są w stanie tego powtórzyć, ale mieszacze, to im tak nie przeszkadza, idą dalej. Czyli to są unikaty, to jest właśnie wspaniałe. Tak. Idziemy do wielkiego formatu, który uwielbiamy. No właśnie, 4x5 cali, tak? To jest twoja ulubiona kamera i tak. Czy lubisz większe? Lubię większe, oczywiście też. Natomiast 4x5 cala jakby towarzyszył mi w podróży. Przy projektach, które realizowałam z założeniem zbudowania swojej własnej przenośnej ciemni, jeżdżenia w teren, pracy ze światłem naturalnym, zastanym, czasami w terenach trudno dostępnych. Tam dalej troszeczkę będzie, bo tu jeszcze kilka portretów jest. I jakby to była wielka, wielka przygoda. Ja jeździłam z tym po Polsce, ale też jeździłam po Irlandii, więc dopracowanie tej techniki na potrzeby kompaktowe zapakowania walizki i bagażu podręcznego oraz wszystkich buteleczek, ciemni, chemii, aparatu, zapasu, płytek itd., itd. No, wymagało jakby dobierania odpowiednich gabarytów tego sprzętu. Tak? Dlatego ten 4x5 sala. I jakby dobrze mi się pracuje z tym formatem. Oczywiście gdzieś marzy mi się drewniaczek o większych jakby parametrach, ale też dany sprzęt jest do pewnych potrzeb jakby dobrany odpowiednio, tak? To tutaj ten format był
niewielki ze względu i na wagę, i na mobilność. A wielkoformatowy 8x10 cala jest bardziej już stateczny, ale też inna dokładność. Inne rzeczy można nim na nim robić. Ale format 4x5 jest, masz jedną z prac, tak? Tak, tak. Mam pracę, akurat wymaga dosyć dobrego doświetlenia, ale to jest mniej więcej 4x5 cala. W centymetrach chyba tam 10x12. Prezentowane prace były na takiej mojej indywidualnej wystawie w Katowicach, Miasto Ogrodów. Katarzyna Łata była moją kuratorką. Fantastycznie rozplanowana wystawa, na której no, miałam możliwość pokazania zarówno oryginałów, jak i powiększeń prac. Jak widzicie, mały format, taki smaczny. To jest, myślę, ten pewnego rodzaju plus hybrydowości naszych czasów, bo nawet mając taki mały format, jesteśmy w stanie pracę zeskanować i największe powiększenia z takiego właśnie 4x5 cala miał ponad metr długości, więc jakby istnieje też taka możliwość, tak? Wszystko zależy, co chcemy pokazać i w jaki sposób. Przypomina mi się właśnie festiwal, który organizował Związek Polskich Artystów Fotografików tu w Warszawie 2018 rok, chyba 17-18. Ty miałaś rok wcześniej właśnie Kalodiony, rok później na drugiej edycji Cyanotypie. Portret cyanotypowy. Tak. No właśnie i te Kalodiony były, to było między innymi jedno z zdjęć prezentowanych i one były właśnie wtedy skanowane i w dużych formatach. Tak, tak. No właśnie, ty miałaś Kalodiony skanowane i duże formaty, a ja miałem wtedy pinhole i też były skanowane i też miałem duże formaty. Tak, znaczy... Także ta cyfra bardzo nam się przydała, żeby zaprezentować możliwość powiększenia prace. Niektórych prac pokazuje piękno jakby tej struktury, której nie zobaczymy nawet na oryginale, ponieważ tam każdy jakby kropeczka, skaza, zaciek, jakby jest w powiększeniu, zdobywa jeszcze większą jakby tą plastykę obrazu. Ja pamiętam, że twoje zdjęcia były na najszerzej właśnie komentowane, to było najmocniejsze właśnie w tych ogromnych formatach, portrety takie mocne, zobaczcie sami. Ja wrócę jeszcze, chyba było to właśnie, to. I znaczy choćby tutaj na wystawie, jak to ładnie wygląda. Także właśnie techniki. To pokażę jakby, to była taka fantastyczna też historia dla mnie związana z Kalodionem. Takie kółko się troszeczkę zatoczyło, ponieważ ja zobaczyłam po raz pierwszy ten... Nie wiedziałam, co właściwie. Zafascynowała mnie ta plastyka obrazu. Zobaczyłam na Facebooku. Taka oniryczność. Tak, ja mówię, ten obraz płynie, tak? I jakby napisałam, zaczepiłam amerykańskiego artystę, Marka Sinka, który z żoną Kristen Hagi jakby pracują na tych kolodionach. I dowiedziałam się, co to za technika, zaczęłam poszukiwania i tak dalej. I cztery lata później, wysyłając na konkurs właśnie te zdjęcia, portrety z serii Blue Moon Garden, no okazało się, że wygrałam ten konkurs, a w nagrodę była publikacja, gdzie wspólnie omawialiśmy fascynację tą techniką, zadawaliśmy sobie i pytania, i wielka, wielka przygoda, taka fajnie uwieńczona. Sporo było też tych wystaw, jeździły właściwie po całej Polsce, ale taka indywidualna wystawa w Polsce właśnie w 2019. To właśnie publikacje. Tak. I wielki format w Irlandii. Wielki format właśnie w podróży w Irlandii. Pamiętam, opowiadałeś taką historię, że na szczycie góry było drzewo, które chciałeś sfotografować.
musiałaś wbiec szybko z przygotowaną płytą. To tak, dla tych, którzy jakby nie do końca wiedzą, jak pracuje się z tą techniką, to jakby dlatego nazwa, bo to zdjęcia z podróży, to moja ciemnia, kamper, spanie i wszystko w samochodzie osobowym. Technika polega na tym, że musimy mieć dostęp jakby na bieżąco do całej ciemni fotograficznej, ponieważ sama nazwa, jak mówi, mokra płyta kolodionowa, jakby jest światłoczuła i do momentu, kiedy ta płytka nam nie wyschnie, jakby polewa się warstwę kolodium, uczula się w azotanie srebra, to wszystko trzeba oczywiście w warunkach ciemniowych przygotowywać. Mamy czas około 10-15 minut, żeby naświetlić to zdjęcie. I szybciutko biegniemy właśnie albo do swojej przenośnej ciemni, albo gdzieś, gdzie ją mamy, żeby wywołać, żeby obraz nam nie zniknął, nie wysuszył się. Zarówno chemia, temperatura, wilgotność powietrza, ilość UV, to światło, wszystko ma tutaj znaczenie. Więc jest to jedna wielka przygoda. To warsztacik jest bardziej, przypomina właśnie warsztat alchemika niż to, co kojarzy nam się z pracownią fotograficzną. Tak? Teraz wiele osób ma skojarzenia z serialem Breaking Bad. Tak, troszkę tak. No było to wyzwanie, ten jeden taki slajd będzie, gdzie widać o tutaj tą magię, ponieważ po włożeniu do wywoływacza, po wywołaniu, a przed włożeniem do utrwalacza, możemy już wyjść na światło dzienne. I w lewej kuwecie białej właśnie jest takie zdjęcie dopiero co włożone, mamy negatyw. I na naszych oczach po włożeniu do utrwalacza ten obraz zamienia się na pozytyw, pracując oczywiście na czarnych płytkach jako ambrotyp. Ten motyw przemiany no jest zupełnie jak z maga i wiesz, zamiany w złoto, czarne złoto. I jest to niezwykłe zaskoczenie na końcu. Jakby wiele elementów wpływa na to, jak ten obraz wygląda. Jak widzicie, ja nie stronię od tych różnych uszkodzeń, zacieków. Jakby to jest dla mnie opowieść, drugie dno o tej fotografii, o tym, co chcę opowiedzieć, o jakiejś naszej podświadomości, o naszej psychice, o tym, co jest nie tylko na zewnątrz człowieka, ale co też właśnie w duszy gra, czy co nie gra. Opowiadasz o niedoskonałościach, właśnie o tym pięknie niedoskonałości, tak jak wrócę jeszcze do tego zdjęcia, tu jest sporo. I ja ostatnio pokazałem zdjęcie, właśnie obrotyp Romana Krawczenko, mojemu koledze. I on ogląda to zdjęcie i mówi, ale czy to na pewno, bo to takie doskonałe, od brzegu do brzegu po prostu perfekt. Tak. No, są różne szkoły, no, można i doskonale. Kiedyś, kiedy ta technika w XIX wieku była taką obowiązującą w fotografii, no, każdy starał się robić to jak najlepiej. Dzisiaj też w ogóle jest, dużo się mówi o psuciu troszkę w tym analogu. Jest to modne, przeterminowane filmy, to Facebook znowu, gdzie są ogłoszenia, sprzedam za dwa razy więcej niż nowe. I gdzie było kiedyś odwrotnie, że połowę ceny przeterminowane kosztowały, dlatego na nich się uczyliśmy, testowaliśmy. Ale no, nikt nie myślał o fotografowaniu poważnym na przeterminowanych negatywach. Dzisiaj albo ktoś daje ogłoszenie, kupię przeterminowane, bo będę robił jakąś twórczość, tak w domyśle. Albo sprzedam. Ja na przykład mam patent, że można sobie przeterminować w piekarniku. Tak. I też będzie 5 minut przeterminowane. Znaczy, ja bym powiedziała, że to nie jest rewelacja naszych czasów, że jakby ten obraz perfekcyjny i
odchyły w kierunku poezji, obrazu, czy właśnie no, niedoskonałości zawsze były, nawet początki oryginalne kolodionu, tak? Byli profesjonaliści, którzy właśnie dążyli do perfekcji obrazu i jak najbliższej zdjęciu, które powstaje, które jest jak najbliższe rzeczywistości, ale były też takie postacie jak Julia Margaret Cameron, która właśnie odkryła w tym medium tą możliwość rozostrzenia, oniryczności, tego obrazu, który ma za sobą walkę tajemnicy, niedopowiedzenia. I myślę, że to po prostu od preferencji danego artysty zależy, w jakim kierunku się podąża. Ja sama miałam taką przygodę ze znajomym kolodionistą, który właśnie należy do tej grupy perfekcjonistów. I w momencie, kiedy oboje stanęliśmy, każdy wziął do ręki, ja wzięłam to perfekcyjne zdjęcie zrobione w kolodionie, Kuba wziął zdjęcie moje i oboje żeśmy zamarli po prostu w zachwycie. Jak to? To ta sama technika, a można tak zupełnie inaczej ją widzieć, stosować i tak dalej. Ja mówię, Boże, ale piękne, no to właśnie to jest wszystko, każdy detal. Ja byłam zachwycona, a Kuba mówi, Boże, moje są takie szkolne, tu się dzieje emocji pełno. Więc widzicie, dla jednego tak, dla drugiego tak. Ważne, żeby robić to zgodnie z tym, co widzimy i potrzebujemy my. I jeżeli to jest... Jakby my w tym jesteśmy, to zawsze powiemy, że tak właśnie ma być, bo to jest moje. Ale wiesz, poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo i rozmawianie o fotografii, naszej fotografii, i ja się właśnie zachwycam cudzymi zdjęciami, ktoś się zachwyca moimi. I to jest właśnie fajne. I ktoś mówi, Jezus, ja bym chciała robić tak jak ty, a ja mam dokładnie to samo myśląc o jego zdjęciach. Ja myślę, że to właśnie było niezwykłe. Doznanie, ucząc się, tak? Chodząc do czy Europejskiej Akademii Fotografii, czy studiując, potem robiąc doktorat. Jakby podejście takie, że właściwie tyle, ile osób oglądających, tyle jest opinii, tak? Jednemu się to spodoba, drugi powie, nie no tutaj popraw, bo ci horyzont leci, a drugi powie, wow, to jest dzieło, ja to kupuję, to jest piękne, tak? Idzie na ścianę. Jakiej krytyki oczekujesz, czy opinii? Co jest dla ciebie ważne, jak pokazujesz komuś zdjęcia i pytasz, co o tym sądzi? Szczerej. Po prostu. Wiedząc, że jednemu się spodoba, drugiej nie, nie oczekuję, że wszyscy będą widzieć tak samo. To, co osobiście lubię i doceniam, że na przykład konkretne jakieś moje zdjęcie ma wiele różnych form odbioru, tak? Że dla jednego ta interpretacja jego osobista jest taka, dla drugiego inna. To jakby powoduje, że cieszy mnie to, że dane zdjęcie może być wielowymiarowe, trafia do każdego na inny sposób, pobudza inne struny czy jakieś melodie bardzo osobiste, prawda? Więc to jest najważniejsze. I dochodzimy do cjanek. To jest... technika, która można powiedzieć, że dzisiaj ciebie charakteryzuje. Czy będziesz kontynuowała swój rozwój artystyczny w tej technice, czy już masz coś takiego, co jest inne? Nie powiem nowe, bo... nowe, stare. Powiem tak, kolodion charakteryzuje się bardzo trudną, skomplikowaną techniką, jakby wiele, bardzo jest wymagający. Uwielbiam go, ale jakby no i proces jest mega skomplikowany, chemia dosyć kosztowna. W cyanotypii odkryłam taką absolutnie dziecinną radość i przyjemność tworzenia właśnie przez tą formę malowania.
odbijania bezpośrednio na papierze. Tak naprawdę cyjanotypia powstaje bez użycia aparatu, bezpośrednio na papierze, materiale, na różnych powierzchniach. I okazało się, że jest to jedna z najprostszych, najtańszych, najbardziej dostępnych chyba technik. I niesamowicie kreatywnych. I właśnie się okazało, że w momencie, kiedy nie obciążamy się właśnie tą odpowiedzialnością techniki albo, nie wiem, wiedzy, doskonałości, tylko po prostu mamy kreatywny fan, to się okazało, że można tą jedną technikę wykorzystywać na multum różnych sposobów i jakby nadal mi się to jeszcze nie znudziło. Jeszcze mam ileś pomysłów, jeszcze chciałabym spróbować tak to zrobić, tak, a może połączyć, a może zafarbować, a może zatonować, a może coś tam, coś tam, coś tam. Sama się śmieję, bo to jest tak charakterystyczny kolor cyjanotypii, którego ja kiedyś nie cierpiałam. Ten kolor błękit taki pruski. Błękit pruski, ale kobalt, w ogóle te niebieskości, to co? Ja taki jestem kobiecy ten kolor. Ja jestem czarno-biała, tak? A tutaj naprawdę taki kolor, nie? Kolor trzeba było oswoić, ale okazało się, że jakby fascynacja tą techniką bardzo też ukierunkowała mnie do tematów, które mi po prostu pasowały, które wiążą się z jakimś rodzajem zadumy, melancholii, refleksji nad czymś, nad nami, nad otaczającym światem, nad przeszłością, nad przyszłością. I dlatego jakby nadal sięgam po tą technikę, ponieważ myślę, że jeszcze jest spore tutaj pole do eksploracji, sporo pomysłów właśnie przez tą łatwość, przez tą możliwość wykorzystania na różne sposoby. Wrócę jeszcze do tamtego zdjęcia. To był twój autoportret, tak? Tak, to jest też mój autoportret. To są płótna wielkości 1,40 m na 2 metry, także cała postać ludzka jest w stanie się na niej zmieścić i odbić. Jest to właśnie fragment serii Cichość serca. I cała seria opowiada troszeczkę właśnie o poszukiwaniu tożsamości, o tym, że pewne wzorce, pewne wady, zalety, to jacy jesteśmy, czerpiemy z naszych poprzednich pokoleń i od nas troszeczkę zależy od tego, czy będziemy to traktować jako obciążenia, czy znajdziemy w tym właśnie jakieś wsparcie i no coś, co nas buduje. I w tej opowieści właśnie to był taki mój autentyczny odcisk zapisania się w tej historii rodzinnej. Bardzo lubię ten projekt, tam też wykorzystuję rzeźbę mojej córki, więc śmieję się, że od przeszłych pokoleń przeze mnie po przyszłe pokolenia dalej idzie ten wątek w jakiś sposób. To jest też ciekawe dzieło. Piórka charakterystyczne już się stały. Dużo pracy, no, jak prawdziwe widać. Dzieło sztuki. Kolana i plecy dawały się we znaki. Każde piórko jest indywidualnie odbite na skrawku materiału i przyszywane ręcznie do dużego płótna, też dwumetrowego. Dużo było w tym zabawy, dużo było w tym też pewnego rodzaju zadumy. Każde piórko jest inne i to, co mi się osobiście kojarzy. Ile jest? 350 piórek. 350 dzieł sztuki w jednym? Tak. I z małego formatu 4x5 cali poszłaś wielkie formaty w cyjanotypii. W ogóle się tego nie spodziewałam. Zaskoczyło mnie to, bo pierwszą cyjanotypową, właśnie to była chyba jedna taka z pierwszych serii, którą gdzieś zaczęłam tworzyć w tej technice, to ja planowałam zrobić wręcz takie miniaturki, gdzie trzeba podejść, skupić się. Tak, a mówiłaś. Potem poszło jakoś tak samo. Tylko, że się połączyło. Wiesz, ja pierwszy raz, kiedy obejrzałem tą pracę, miałem skojarzenie z Hasiorem.
Nie wiem dlaczego, ale tak poczułem jakby jego energię tutaj. To mogę tylko podziękować. Jakby myślę, że to jest też ta fascynacja obiektem. O, to jest właśnie ta praca wspólna z moją córą. Jakby zaczął mnie fascynować ten trzeci wymiar troszeczkę w fotografii. Ten obraz gdzieś mi wychodzi spoza ramek. Czyli wychodzisz poza kartkę papieru, tak? Tak, tak. Jakby się okazało, że w samym zagadnieniu, tak, nawet jak fotografuję człowieka, portret, to jest to, co mnie fascynuje, to ja mam ochotę tam zajrzeć, nie tylko mu tam, wiesz, za koszulę, ale i pogrzebać w głowie, zajrzeć gdzieś tam do sedna, dotrzeć, jacy jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy, co nas kształtuje, jakby to jest niekończące się dla mnie źródło inspiracji. Tą samą jakby zasadę stosuję też do siebie, opowiadanie o jakichś swoich korzeniach, o poszukiwaniach, o emocjach. Ale właśnie podchodząc twórczo też do samej materii, też mnie właśnie kusi sięgnąć za obrazek, zobaczyć, co się stanie, jak się to wyleje, wyjdzie w trzeci wymiar i jakby no, ten model kolażu jakby też był taką formą tutaj poszukiwań, myślę, w tym temacie. Te prace są bardzo malarskie. Wrócę jeszcze może do tych tutaj. Mm-hmm. No, wiesz, tak się zastanawiałem przed live'em właśnie. Myślałem właśnie o twojej twórczości i tak pomyślałem, że ty tutaj jakby wpisujesz się troszkę w grafikę. I jakby nie jesteś dla mnie stuprocentową fotografką taką, wiesz, że tylko fotografia, nie? Że ty masz jakby, twoje prace są, wychodzą jakby dalej, że wspólnie z malarstwem, z grafiką mogłyby wisieć na jednej ścianie i to jest bardzo bliskie. Cieszy mnie to, bo jakby nie było to w moim założeniu. Mam wrażenie, że pewne projekty mnie prowadzą, a nie ja je, ale myślę, że może to jest właśnie ten wpływ, czym nasiąkamy, czego szukamy, wiesz, w przestrzeni, którą się otaczamy, pewnego rodzaju, z jednej strony takie bardzo właśnie minimalistyczne, analityczne myślenie, które jest też w fotografii, w grafice, no, w malarstwie może być rozbuchane, tak? Ale gdzieś ten kierunek mnie pociąga, żeby to nie było stricte fotograficzne, żeby to była taka opowieść ogólna, tak? Która mówi o nas, o danym projekcie, o danym temacie, który wciąga też wizualnie w jakiś sposób. Łączę te techniki, bo jak widzisz, tutaj zarówno jest odbitka na papierze, jest odbitka na materiale, jest moje odbicie, jest rzeźba i jakby tam multikulti, jakby ta wielość jakby różnych środków wyrazu, no myślę, że jest fajne, bo pokazuje coś na ten sam temat w różny sposób, a mam wrażenie, że jakby tak wzajemnie się taka foina tworzy synergię, one się wzajemnie dopowiadają i no, myślę, że tak samo jak tutaj, kolaż, który zaczął mi wychodzić, wiesz, poza kartkę w formie jakby właśnie dodawanych elementów. Obraz, który jest na bazie mojego negatywu średnioformatowego, ale to przekształcenie idzie gdzieś dalej, jakby tworzą się nowe opowieści, nowe formy. No i to z tej najnowszej, ostatniej serii właśnie też Blue Moon Garden, gdzie ten kolaż może jest płaski, ale mówię o tej przestrzeni, w której się znajdujemy i poszukujemy. Stworzyłeś coś niesamowitego, takiego właśnie niefotograficznego, żeby dosłownego,
gdzie wychodzimy z aparatem, robimy zdjęcie i zastajemy ten świat i go po prostu utrwalamy, ty go stworzyłaś. Jest jakby piękną opowieścią, baśnią, bajką i to jest twój projekt covidowy, tak? Tak, tak. To właśnie, że tak powiem, inspiracja własnymi przepastnymi archiwami, dużo czasu na to, żeby po nie sięgnąć. Zobaczcie właśnie, jak niesamowicie, nie ma co narzekać w COVID-zie, właśnie przez to, że siedzieliśmy w domu, wreszcie był czas, żeby zajrzeć, co mamy tam pochowane po kącikach naszych. No i Kasia to zrobiła i zobaczcie, jaki efekt, coś niesamowitego, cudowny projekt. Myślę, że ciężko wybrać, która praca idealnie by wyglądała na ścianie. Każdą chce się mieć. Każda praca jest jedna, jedyna. To, co mnie cieszy, że poszczególne prace trafiają do wybranych osób, kolekcjonerów, przyjaciół. Wystawiałam też na aukcji WOŚP, wspierając ich działania i cieszy mnie, że mam wrażenie, że każda z tych prac, która trafia do konkretnej osoby, jest dla niej zaadresowana, bo dla niej stała się tak samo ważna, jak dla mnie, kiedy ja ją tworzyłam. Pamiętam wtedy na tej wystawie w Koneserze, pytałaś, które zdjęcie jest najfajniejsze dla konkretnych osób. Tak. Każdy sobie wybierał swoje. Tak. To jest oswajał taka obraz. Ciekawość dla mnie też, jakby czy to, co odbiorca widzi w danym obrazie, jest tym samym, co z tymi samymi emocjami, z którymi ja je wiązałam, czy też nie. I pojawił się wtedy album. Tak. Album, słuchajcie, był na otwarcie w galerii Totuar, przygotowywany z dużą pieczołowitością. Wielkie podziękowanie dla Magdy Wdowicz-Wierzbowskiej, która za projekt graficzny odpowiada, i za Małgorzatę Czyńską, która napisała wstęp. Jest taką pieczołowicie wydaną moją osobistą taką opowieścią. Wybrane tutaj są prace. To, co jest może takie unikatowe, że część z tych prac są do zobaczenia już tylko w tym albumie, bo właśnie przez to, że są tak indywidualne i niektóre trafiły już do prywatnych kolekcji, możemy oglądać tylko w albumie, więc to też jest dla mnie taka forma zapamiętania, że ja tą pracę miałam, że ona była dla mnie ważna. Że a nie wiesz, kto ma pracę. Tak, tak. Jak chcesz robić za 10 lat wystawę Blue Moon Garden, to z prywatnych kolekcji. Skrzyknę tak? Z prywatnych kolekcji. Większość wiem. Myślę o możliwości też być może wejście w taką formę aukcji dzieł na zagranicznych takich portalach, no to wtedy nie, właściwie też będę wiedzieć, kto nabędzie taką pracę, ale może już nie jest to aż tak bezpośrednie, kiedy wyręczam osobiście, miło, albo, tak? Albo zdejmuję tak z wystawy i trafię bezpośrednio do kolekcji, ponieważ mam takie wrażenie, że ta więź gdzieś pozostaje, że ta praca konkretna, która trafia do danej kolekcji, do konkretnych osób, jakby gdzieś nas łączy. To jest bardzo takie, troszeczkę takie poczucie jak dzieci, które odchowaliśmy, właśnie poszły na studia i świetnie im się wiedzie w nowych warunkach. Także trochę tak jest. Album do kupienia oczywiście. Album tak? Jest do kupienia. Można się do ciebie zgłaszać. Można tak? Się do mnie zgłaszać. Powiem, że jako fotograf analogowy dokonałam prawie rzeczy niemożliwej jak dla mnie i uruchomiłam nawet sklepik internetowy u mnie na stronie, z którym był nie lada wyzwaniem. Mm. Także sklepik już działa. Ale zachęcam też właśnie, staram się mieć album ze sobą przy okazji wystaw, spotkań autorskich, bo cieszy mnie, jak mogę wpisać osobistą dedykację
dla osób, które to kupują. Bo tak jak mówię, jestem z tymi pracami, z tym albumem też emocjonalnie związana i jest to taki miły akcent, że ten kawałek mojej pracy, moich emocji związanych z powstawaniem tych prac, jakby idzie dalej świat, rozwija się. Jak zajrzycie na stronę Kasi Klińskiej, to znajdziecie mi miejsce, w którym można kupić właśnie album. Także... I obejrzeć wybrane prace z danych serii też. Oczywiście, tak, jest wszystko. O, także... masz polską wersję mojej strony. Ja myślę, że ale fajnie. Automat przetłumaczy, Google pomógł. Lubimy takie pomoce naukowe. Znowu cyfrowo coś się wydarzyło ciekawego. Dobrze, to jeszcze kilka właśnie zdjęć. Tak, z albumu. W albumie są dwie serie pokazane, właśnie Blue Moon Garden i Silence of the Heart, Cichość Serca. Jakby przygotowując, słuchajcie, ten album dla mnie było niesamowitym jakby odkryciem całkiem nowego świata. Druku, ilości i możliwości, nie wiem, doboru papieru, formatu, jakby zupełnie nowe prawa fizyki, techniki. Ja myślę, że to można porównać z przeżyciami związanymi z budową domu. Myślę, że każda dziedzina ma w sobie coś takiego, że wchodzisz i mówisz, wow, to jest tyle możliwości. Także album wspaniały. Fajnie, że jest. Ja mam z autografem i dedykacją autorki. Także zachęcam, abyście też mieli w swojej kolekcji albumów. Fajna rzecz. Berlin Photo Week. Tak, jakby seria podróżowała, no w zeszłym roku to było po prostu no, szaleństwo, ale no, nie było sposobności, żeby nie skorzystać z tego szaleństwa, ponieważ właściwie na jesieni przyjeżdżałam z jednego festiwalu, jechałam na kolejny. Fajnie to zadziałało. Prace i autorzy byli jakby zapraszani w kolejne nowe miejsca. Zawsze staram się takim otwarciom czy prezentacjom, spotkaniom towarzyszyć. To jest mega przyjemne takie. Taka wisienka na torcie tej pracy, którą robimy, tworzymy. Jakby nie, tworząc, ja nie myślę o tym, co się z tym dalej będzie, ale jeżeli te prace trafiają do prywatnych kolekcji, czy są pokazywane na festiwalach, czy właśnie są prowokacją do pewnych rozmów o fotografii, mam możliwość prowadzenia warsztatów. To jest po prostu coś, co jeszcze bardziej mobilizuje i nakręca, żeby dalej się tym zajmować, żeby odkrywać nowe przestrzenie, nowe papiery, nowe kolory, tak? Lubisz prowadzić warsztaty? Tak, to jest fantastyczna możliwość poznawania też ludzi, frików takich, którzy też chcą się tym zająć, przetworzyć przez siebie, pokazać na nowo. No bo to idzie w dwie strony, prawda? Oni się uczą, ale ty też dostajesz od tak, taką świeżość. Znaczy, jakby każdy warsztat to jest też taka możliwość no, wymiany myśli przede wszystkim, poznania nowych osób. I oczywiście energii, bo jakby zachwyt daną techniką czy jakby formą się udziela. Także to jest z korzyścią dla obu stron, i dla uczących, i dla studentów. Jesteś bardzo aktywną artystką. Praktycznie, no, ja jestem leniuch przy tobie, nigdzie nie wysyłam, nigdzie się nie pokazuję, od czasu do czasu, 3 wystawy w ciągu roku, u ciebie jest z tego bardzo dużo. Czy to jest bardzo czasochłonne, czy poświęcasz temu
dużo swojego czasu, bo z jednej strony tworzysz, pracujesz, podróżujesz, rodzina, przyjemności życia, bo hedonizm jest cudowny. Ależ to jest przyjemność życia. Właśnie. To są te wisienki i ten czas fantastycznie spędzony na wystawach, na otwarciach. To jest ta przyjemność życia. Oczywiście jest trudno łączyć pracę zawodową, która nas pochłania i zajmuje, ale też jest mega dla mnie kreatywna i satysfakcjonująca. Z tym, żeby znaleźć czas na tworzenie, a potem trzeba być jeszcze menadżerem, agentem swoim, powieściopisarzem, robić opisy, tłumaczyć się z tego, co zrobiliśmy i dlaczego. Ale z drugiej strony jest to niezwykła satysfakcja i po prostu radość, możliwość poznania też innych artystów. I to się jakoś tak samo dzieje, jakby oczywiście trzeba temu poświęcić chwilę uwagi, ale myślę, że we wszystkim, co robimy, ważne jest to skupienie i zastanowienie się, czy to właśnie jest dla nas, tak? Czy to dla nas osobiście ma sens. Ja w tym odnajduję sens, uwielbiam festiwale, uwielbiam wystawy, zarówno swoje własne, jak i zwiedzanie w nawet najmniejszej mieścinie, jaki jestem. Pierwsze co robię, sprawdzam, czy jest jakaś wystawa sztuki, ja tak malarstwa, robię. Fotografii, rzeźby, plenerowa jakakolwiek, bo po prostu lubię tą formę i spędzania czasu, ale też nauki i rozwoju. Czyli podstawą jest pasja. Tak, myślę, że to jest wciągające, a no też jest tak, że czasami owszem przygotowujemy nowy temat, nową wystawę i temu musimy poświęcić więcej uwagi, więcej czasu. Ale jeżeli mamy już jakby zestaw startowy w postaci już stworzonych prac, no to łatwiej też jest wysłać propozycje, zgłoszenie na konkurs. Trafiają do mnie, prawda, różne galerie czy redaktorzy, którzy chcą przeprowadzić wywiad, napisać coś, pokazać w swoich miejscach, bo też już gdzieś to właśnie zobaczyli. Także jakby to troszeczkę samoistnie tam się dzieje, płynie sobie własnym życiem. Ale zawsze staram się być w tych miejscach, tak? Ja wspieram swoje prace, one wspierają mnie. Ja bardzo lubię mówić, jak ktoś mnie pyta, gdzie jadę na wakacje, ja mówię, cały czas jestem na wakacjach. Także ja cały czas odpoczywam, fotografując, jeżdżąc właśnie na te festiwale, rozmawiając z ludźmi, prowadząc wykłady czy zajęcia właśnie jakieś techniczne. To jest moje życie. To są, myślę, dobre proporcje, kiedy tak naprawdę w naturalny sposób to się rozwija, kiedy to, czym się zajmujemy, przynosi nam radość i nas rozwija i czegoś uczy i wtedy ma to sens, uważam. Bo jakby nie wyobrażam sobie, czy zawodowo, czy prywatnie się z czymś zmagać. Tak? Oczywiście są tak. Sytuacje, że się zmagamy i się okazuje, że 25 papier leci out, bo coś nie wyszło, zwłaszcza w tych technikach. Ale jakby rekompensuje ta radość, kiedy zaczyna wychodzić, dopracowujemy sobie technikę, albo eksperymentujemy i coś zupełnie nowego powstaje. I tak samo w pracy architekta. Też czasami trzeba iść na żywioł i spontanicznie coś zaaranżować. Nie, myślę, że wbrew pozorom jest dużo jakby wspólnych mianowników akurat. Gdzieś ta warstwa wizualna jest w obu jakby w zajęciach moich zawodach niezwykle istotna, jakby ta estetyka gdzieś też się wiąże. Archiki szukasz? Nie.
No, a czasem udaje się powiązać jedno z drugim. I moje jakby dzieła trafiają też do klientów, którym urządzam mieszkania, czy apartamenty, czy jakieś inne lokale. Kasiu, czy techniki szlachetne mają jeszcze jakąś przyszłość? Bo dzisiaj są modne. Z jednej strony w ogóle fotografia analogowa jest bardzo popularna. Ja tak się zastanawiam, no każda moda przemija. Czy znowu nie zostaniemy ostatnimi frykami? No? Czy... Myślę, że to moda. Ja myślę, że teraz no właśnie, w tych trudnych czasach tak naprawdę jest to chyba bardziej potrzeba. Wewnętrzna potrzeba znalezienia sobie takiej odskoczni, czy takiego jakby właśnie swojego wewnętrznego świata, który pozwala nam na oderwanie się od tego, co jest za oknem, czy od spraw codziennych, czy od pracy zawodowej. Więc ja myślę, że jak najbardziej przyszłość jest, tworzące się nowe festiwale, czy konkursy pokazują, że to zainteresowanie jest, że chcemy to robić. Oczywiście staje się to niezwykle trudne, ponieważ coraz mniej na przykład mamy materiałów wyjściowych, likwidują się firmy produkujące negatywy czy aparaty. Ale trochę to wraca teraz. To jest fajne właśnie, że coś albo się wraca pojawia, w nowej formie. Ale wraca dwa razy droższe. Ale wiesz, ja tak się zastanawiam, do czego zmierzam, ponieważ mody przemijają, oczywiście masa ludzi przestanie się bawić aparatami analogowymi, odpuszczą sobie tworzenie właśnie zdjęć na materiałach światłoczułych, ale właśnie techniki, w ogóle analog, zabawa, praca w ciemni, bo tam jest masę możliwości już z tworzeniem samej odbitki czarno-białej, ale jeszcze jest izohelia i no, jest można by wymieniać, dużo, wymieniać tak. I tak dalej. To jest też forma wyrazu w sztuce i tak jak malarstwo ma się świetnie, rzeźba też i wiele, wiele innych sposobów wyrażania siebie właśnie w sztuce, to myślę, że ta fotografia pozostanie jako właśnie takie medium ważne właśnie w sztuce i chyba najbardziej takie szlachetne właśnie. Dlatego nazwałem tego live'a właśnie szlachetna fotografia, jako że ty praktycznie sięgając po każdą z tych technik pokazujesz, jaki ma potencjał. Że to nie jest tylko technika, że ktoś to zrobił, wymyślił i bo było wtedy potrzebne, tylko dzisiaj z tego korzystasz w fantastyczny sposób, właśnie taki artystyczny. I wyznaczasz jakby kierunki dla właśnie tych osób, które chcą korzystać z technik i pokazujesz właśnie możliwości, że zobaczcie, no tutaj można, jakby odkrywasz nowe gatunki, pojawia się w XX wieku pop art, ty sięgasz po XIX-wieczną technikę i tworzysz coś nowoczesnego. Czyli jakby idziesz dalej, modyfikując różne i techniki, i kierunki w sztuce. Podziwiam, myślę, fascynuje mnie to. To jest mega ważne, żeby właśnie nie być takim no, odtwórczym, tak? Bo oczywiście piękno plastyki różnych tych technik starodawnych, szlachetnych, alternatywnych uwodzi jakby samą formą często, ale jakby istotne jest to, żeby cały czas przetwarzać ten obraz, ten pomysł na projekt jakby przez siebie i swoje potrzeby. I myślę, że wtedy to, czy my sięgniemy po aparat cyfrowy, po pinhole'a, po cyanotypie, czy jeszcze coś innego, to jest jakby dopełnienie do tematu, którym chcemy opowiadać i w jakiej formie. Bo jakby jedno z drugim
idzie w parze, tak? Jest niezwykle istotne. No i jakby cieszę się, że mogę jakby na nowo pokazywać stare, zapomniane techniki, czy odnajdywać jeszcze jakby kolejny potencjał w danej formie. Śmieję się, że na razie jeszcze mój okres błękitny nie znudził mi się i jeszcze... Trochę jak u Picasso. Tak, mam swoje okresy. Ten okres był błękitny, jeszcze w duszy gra i gdzieś wiąże się z tą melancholią naszych czasów. No, ale też już jak na ostatniej wystawie naszej zbiorowej tutaj w SPAF-ie też zaprezentowałam cjanotypie tonowane, które właściwie dla osób, które nie wiedzą, że może być też ciemno-czekoladowa, to w ogóle było zaskoczenie, że to też jest cyanotypia, więc naprawdę pola do eksploatacji. Było wiele zaskoczeń, bo były też okrągłe paspartu, więc tak nietypowo. No, słyszałem, że przez wielu były wybrane twoje prace jako jedne z najciekawszych, albo najciekawsze właśnie o tej wystawie. Myślę, że nasza wystawa naprawdę zaowocowała tak różnym spojrzeniem i tak ciekawym, że naprawdę wszystkie prace były bardzo interesujące i to, co jest ważne jakby przy takich wystawach, że mimo tej różnorodności fantastycznie udało się spiąć to w taki no jakby spójny nie tylko temat, ale właśnie jakąś taką wspólną myśl, która mimo różnych technik właśnie fantastycznie opowiadała, bo tak mam wrażenie, że na tyle był abstrakcyjny temat, słony karmel, tak, który sprowokował każdego z nas artystów, żeby pójść troszeczkę w taką jakąś surrealizm, abstrakcję, opowieść z przymrużeniem oka, tak. I to było fajne. Zrobić to inaczej niż zazwyczaj. Tak, i jakby to pokazuje też jakby jakie mamy możliwości wśród nas, artystów, ale też, że tych możliwości i ten potencjał w nas samych jest, tak, że możemy zrobić coś inaczej, spojrzeć z innej perspektywy i myślę, że to jest najfajniejsze. I to jest, wiesz, to chyba... jest taki clue. Tak, ale właśnie, fajnie jest współpracować z kimś. Może dobrze jest też myśleć o kolektywach fotograficznych. Był czas, kiedy były bardzo popularne. Zwłaszcza w fotografii street czy reportażu było wiele kolektywów. Myślę, że warto jednak łączyć się znowu w grupy i rozmawiać o tej fotografii, szukać, zadawać sobie trudne tematy i próbować to realizować. No. Ja bardzo to lubię, jakby pomijając nasze stowarzyszenie, jestem też w takim kolektywie Znajdziesz mnie w ogrodzie, które skupia fotografów, artystów, właściwie też z całej Polski, nieduża grupa, ale zawsze takie zdarzenia, jakby praca pod zadany temat, pod jakąś inspirację, jest fajną taką mobilizacją i wyczekuję takich wystaw z wielką niecierpliwością, żeby zobaczyć, jak dany temat opracował właśnie kolega, koleżanka, inny artysta w innej technice, z innym spojrzeniem. Jest to mega takie i ciekawe i prowokujące też do spojrzenia na to, co my robimy z innej perspektywy, tak? Bo sobie myślimy, o taki temat, to dla mnie jest to oczywiste, robię tak i tak, a potem patrzysz i kurczę, ktoś to tak zinterpretował, ktoś na jeszcze inny sposób i dlatego warto robić swoje, ale warto też brać udział i w wystawach, i konkursach, ponieważ to poszerza nasze horyzonty, jakby nie zafiksowujemy się wyłącznie na, nie wiem, jedną technikę, na jeden aparat, na jeden punkt widzenia, tylko widzimy szerzej. No właśnie, jesteśmy w galerii obok SPAF na Placu Zamkowym i teraz jest nowa wystawa. My dzisiaj oglądamy pracę Kasi, specjalnie właśnie z okazji tego live'a, ale tu wokół są zdjęcia studentów i taka właśnie wystawa zbiorowa pod tytułem 2020, no taka covidowa.
No, są różne interpretacje właśnie, niektóre no, fantastyczne i muszę przyznać, że są takie dwa, które bym powiedział, że bardzo chciałbym mieć w swoim portfolio, byłbym z nich dumny. Ale nawet gdybym teraz wziął aparat i obrócił, to czuję, że znowu Facebook by mnie zablokował. Także przyjdźcie między środą, środa, sobota, godzina 15-19 można obejrzeć tą wystawę. Myślę, że warto, bo no, pokazuje, jakie są możliwości w ogóle myślenia o tym COVID-zie. Zobaczyliście pracę Kasi COVID-owe właśnie, tak, tak. A efektem jest ten album. I wspaniałe wystawy, nie tylko w Polsce. Tutaj też próba właśnie zmierzenia się z tym no, na bardzo różne sposoby. Także no, to otwiera umysł i chce się fotografować i poszukiwać. I nie musi to być... Potwierdzam, piękne prace. Konkretna technika, bo tu parę osób wyszło poza swój, tak, jakby poza swój, swój schemat, swoją strefę komfortu artystyczną i to jest fajne właśnie, trzeba próbować, eksperymentować, no bo to jest pasja. Fotografia to nasze życie, pasja. Bardzo dziękuję, Kasiu, za rozmowę. Męczyłem Cię bardzo długo, już mamy w pół do dziesiątej, czyli dokładnie rozmawialiśmy no, prawie dwie godziny, godzinę 55. No tak, to miło, minęło. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i cierpliwość, że poczekaliście 36 minut na nas. No, chyba wyszło na to, że narozrabiałem z Jurkiem Kośnikiem tydzień temu, ale tak szalonego reportażysty jak Jurek to ze świecą szukać i myślę, że będę to z perspektywy czasu mile wspominał. Mam nadzieję, że Facebook wybaczy mi i odblokuje. I powtórz, udostępni kolejne. Tak, także będę mógł spokojnie robić następne live'y. Będą bardzo ciekawi goście na pewno w przyszłości. Ja oczywiście zapraszam do sklepu Fotoformy, do ukochanego labu, gdzie Piotr Olek zrobi Wam cudowne wydruki na wystawy. No i oczywiście na warsztaty już niedługo 5 maja będzie portret studyjny z Arkadiusem Moricem, moim niedawnym gościem na live'ie. Polecam, bo ja byłem kiedyś na jego warsztatach i muszę przyznać, że otworzył mi troszkę umysł na fotografowanie właśnie czarno-białe, cyfrowe, ale właśnie czarno-białe i troszkę inaczej spojrzałem na to, jak używać lampy, światła w ogóle w portrecie. Także no, ja się na tych live'ach dużo nauczę. No tyle perspektyw. Dzisiaj też się dużo nauczyłem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia i zapraszamy nie tylko na live'a, ale na wystawy i na rozmowy przy kawie też. Tak, szukajcie nas, my chętnie o fotografii porozmawiamy, tylko wiecie, my to kochamy i Was zamęczymy. Do zobaczenia. Na razie, pa.